Jak wyjaśnić fenomen, że elita patriotyczna praktycznie już od XVIII wieku, od czasu powstania kościuszkowskiego i wcześniej, aż do II wojny światowej, była przekonana, że z Kościołem katolickim, jeśli chodzi o niepodległość, nie jest nam specjalnie po drodze. Że albo zdradzą wysocy hierarchowie, katolicy, biskupi, tak jak Targowica, albo przeklną Polskę papieże, tak jak to miało miejsce przy każdym powstaniu. Dowodem na to jest piosenka, pieśń, która miała być hymnem Polski, Rota. Zobaczcie, powstała zresztą na Śląsku Cieszyńskim, tam gdzie jest jedyne w Polsce dominacja polskich protestantów. Nie ma tam słowa o Maryi, jest o Bogu i nie ma słowa o Kościele, o papieżu, o biskupach. Jest mowa, że Duch będzie nas prowadził, Duch będzie nas hetmanił. Jak to się stało, że po II wojnie światowej już moje pokolenie wierzyło, że to Kościół katolicki jest ostoją polskości? Mówię o elicie, bo ludzie niespecjalnie wykształceni, no to i wcześniej też tam myśleli, że to jest tam narzędzie Boga i tak dalej. Fenomen moim zdaniem polega na tym, że w roku 1950 Kościół katolicki w Polsce, a potem i na całym świecie, dogadał się z komunistami. To jest sławne porozumienie biskupów polskich z Moskwą z 1950 roku. I wtedy za sączenie do polskich umysłów tego jadu, że to Kościół katolicki jest ostoją polskości, zajęli się komuniści. Zajął się cały aparat państwa komunistycznego. I dzisiaj papież Franciszek prowadzi Polaków i też wszystkie narody Europy wprost do niewoli, wprost do roztopienia się w europejskiej magmie. A zobaczcie, polskie elity narodowe dalej mówią, że Kościół nas prowadzi do niepodległości.